Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale, ja jestem Roso i witajcie w kolejnym materiale z Margonem. Wiem, że to szybko powiedziałem, wybaczcie, ale 11 minut mam, 12 minut mam materiału troszkę ponad i mam dużo do opowiedzenia, a kurczę, zmęczyłem się. Zmęczyłem się, cholera, witajcie w Margonem, słuchajcie, po raz kolejny, w starym dobrym stylu, czyli będziemy sobie expić. To jest mój tancerz, którym wbijam setny level, wróciłem do gry. Ostatni odcinek pojawi się na dniach. Expię tutaj na bandytach, potem będę w Tuzmer. Nie zwracajcie na to uwagi, to po prostu były jedyne puste miejsca w momencie, kiedy to nagrywałem. Miśki były zajęte, centaurów nienawidzę. Zresztą mam się gówniania expi moim zdaniem, więc no... Tak wyszło. Ważne, że kurczę udało się coś nagrać, słuchajcie. No ale dobra, nie o tym dzisiaj. Dzisiaj raczej o Margonem i o tym, co się działo w międzyczasie. Jak widzieliście, troszkę się content zmienił w międzyczasie. Testowałem, sprawdzałem, troszkę Minecrafta wleciało, troszkę innych materiałów. Teraz sobie pracuję nad Padow Excel, czyli będą wpadać poradniki. Będą wpadać również materiały z New Worlda, będą wpadać materiały z Genshina i będą wpadać materiały z The Elder Scrolls Online. Jeżeli ktoś z Was gra w cokolwiek z tego, to polecam sobie wejść, zobaczyć, lub może, jeżeli nie gracie, to po prostu sobie wejść, zobaczyć, kurczę, i może akurat zagracie, czy coś, sprawdzicie sobie, jak to wygląda. Jeżeli tak, to bardzo fajnie, Genshin jest super, ogrywam go na streamkach. A propos streamków, to słuchajcie, poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty od godziny 18 do godziny 20 lub 20.30 znajdziecie mnie na Twitchu. Tak jak kiedyś, również są cele społeczności, tak jak kiedyś, czyli za oglądanie zdobywacie punkty, te punkty możecie wydać na cel społeczności, a tym celem społeczności jest Margonem na streamie, więc raz w miesiącu, jeżeli uda się wbić, to robię taki duży streamek z Margonem i potem całość wrzucam sobie na YouTube'ka. Co się będzie działo na tym streamie, to tego wam nie powiem, bo sam nie wiem, ale to wyjdzie w praniu, także no. A propos Margonem, no to słuchajcie, już wam tłumaczę, jak to działa i jak to będzie wyglądało w przyszłości, a mianowicie materiały, które widzicie teraz, czyli taki stary, dobry gameplay, który robiłem kiedyś i z taką pogadanką, to z tego chciałem zrezygnować i zrezygnowałem. Teraz powiedzmy, że ten materiał jest takim bardziej informacyjnym, bo w sumie Margonem jest bardzo fajnym tłem do takich rzeczy. Dlatego takie materiały będą się pojawiać częściej, ale będę, znaczy częściej, no będą się pojawiać po prostu, co jakiś czas. Mam już kilka tematów przygotowanych, będę o tym rozmawiał, także jeżeli zobaczycie w nawiasie gameplay, to znaczy, że będzie jakiś temat fajny poruszony i mogę wam tutaj zrobić taki mały teaser, że za niedługo porozmawiamy sobie o niszy. Czy ja powiedziałem Minecrafta? Nieważne, jeżeli powiedziałem coś o Minecrafcie, to chodziło mi o Margonem. Więc tak, jeżeli zobaczycie, znaczy mam przygotowany materiał, temat, w którym będę mówił o niszy Margonem i o robieniu materiałów właśnie z Margonem, więc jeżeli zobaczycie, jeżeli jesteście zainteresowani takim mini podcastem, powiedzmy, i jakimś tam expieniem w tle, to możecie sobie wejść i zobaczyć. Postaram się raz na jakiś czas coś takiego wrzucać. W międzyczasie oczywiście będą wpadały materiały z innych gier, bo testuję i bawię się w sumie teraz w klimatach MMO, więc będą wpadać poradniki różnego rodzaju z tych gier, które wam wymieniłem ostatnio. I jeśli chodzi o Margonem, no to skończymy sobie tancerza do setnego levela. Następnie wrzucę wam ankietę, w której będziecie mogli sobie zagłosować na kolejną profesję, którą ogram. I najprawdopodobniej, no zobaczymy co to będzie. Coś czuję, że mi łowcę wybierzecie, ale to nic. Jakoś sobie poradziłem ze tancerzem, to i z łowcą co poradzę. A czy z tancerzem to sobie średnio radzę tak naprawdę, ale to nic. Więc tak, teraz akurat wracam do gry, więc to będzie bardzo fajny motyw, żeby się na nowo nauczyć wszystkiego. Więc ta seria nowa do setnego levela będzie całkiem spoczko dla mnie. Zrobimy to w formacie, który był mniej więcej w tych odcinkach, bo Mag był, znaczy Paladin to był niewypał totalny, Mag był na streamach, tancerz był w kilku formatach nagrywany i chciałbym się trzymać tego takiego poradnikowego, którego mogliście zobaczyć w ostatnich materiałach, czyli będę wam mówił, co robiłem na jakimś przedziale levelowym, czyli od powiedzmy 50 do 60, każdy level po kolei, co zrobiłem. Myślę, że to będzie całkiem spoczko, bo i osoby, które też będą expić do setnego levela, będą w stanie robić to samo co ja i będą w stanie jakoś się nauczyć gry. I uciekł mi temat, nie wiem co chciałem powiedzieć. No i dobra, no to w takim razie będziemy sobie śmigać tego kolejną profesję do setnego levela. Następnie będę kontynuować
I tutaj uwaga, to nie są poradniki, ale wszystko, co musisz wiedzieć. O, zostały nam trzy profesje do ogarnięcia, następną będzie tancerz, bo taką wybraliście, i potem zostanie łowca i tropiciel, a następnie zabiorę się za inne elementy gry. Wszystko, co musisz wiedzieć o elitach, wszystko, co musisz wiedzieć o herosach, wszystko, co musisz wiedzieć o tytanach, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy się bawić troszkę z tym contentem, będziemy testować. Jest to coś w rodzaju takiego materiału ciekawostkowego, faktowego może, coś, żeby opisać nowym graczom albo powracającym graczom, powracającym graczom raczej przypomnieć różnego rodzaju mechaniki, ciekawostki, elementy rozgrywki. I tak jak mówiłem, to nie jest poradnik i nie chcę tego trzymać w konwencji poradnika, to jest raczej coś dla przypomnienia, coś, żeby opisać właśnie nowym graczom, powracającym graczom, żeby mogli to sobie zaktualizować, zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego nie będę wrzucał żadnych umiejętności do opisów i nie będę jakoś bardzo się nad tym rozczulał. W przypadku elit i tak dalej nie będzie większego problemu, ale w przypadku profesji, to już jeśli chodzi o umiejętności, no to będziemy to robić przy seriach do setnego levela. To tam, jeżeli ktoś będzie chciał faktycznie się troszkę ogarnąć, na przykład startuje wojownikiem, nigdy nie grał wojownikiem, no to będzie mógł sobie pyknąć razem ze mną i ja będę co tam 10 tych poziomów tam wrzucał link do moich umiejętności, będzie mógł razem ze mną grać. To będzie coś w rodzaju poradnika i przy okazji XP-nia, więc tam tym się zajmiemy, a tam będzie, a wy wszystko, co musisz wiedzieć, o, będę przedstawiał bardziej ciekawostki. No i jeszcze przy okazji chcę wystartować z nową serią, taką bardziej luźną, takim typowym let's playem, gdzie będę sobie grał od zera, od podstaw i uczył się tak naprawdę na nowo rozgrywki, bo miałem bardzo dużą przerwę. Przerwę spowodowaną raczej botami i zmęczeniem materiału. Teraz sobie wracam, bo pracujemy nad nowym projektem. I to nie jest serwer RPG z Minecrafta, to jest poważniejszy projekt, bo tworzymy, albo nie będę wam mówił na razie, zostawię wam takiego cliffhangera, proszę bardzo. Pracujemy nad czymś, co też jest pixel artem i Margonym jest bardzo fajnym odnośnikiem, można powiedzieć, nie wiem, że tak można powiedzieć, no nieważne. Jest czymś, nad czym mogę, powiedzmy, na czym mogę się wzorować poniekąd, jeśli chodzi o pixel arty, bo jeśli chodzi o właśnie tutaj element wizualny gry, no to te pixel arty są naprawdę na wysokim poziomie i jestem w stanie jakiś taki przykład z tego brać. I tak jest łatwiej przy okazji, jak się gra w jakieś pixel arty, a tworzy się też pixel arta, no to można sobie w kilka fajnych pomysłów ogarnąć dla siebie i stworzyć coś, bo taki reference jest bardzo, bardzo fajny. Więc tak, słuchajcie, polecam jeszcze sobie na koniec wejść na mojego Discordka, bo tam się pojawiają konkursy i przy okazji na dniach będę jakby prowadził mój pierwszy sponsorowany stream, dlatego jeżeli ktoś byłby zainteresowany, no to poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty od 18 do 20 streamki na Twitchu. Możecie sobie wejść, możecie przyjść, przywitać się, kurczę, pogadać chwilę, tam jest fajny klimacik. Fajni ludzie są, także naprawdę polecam sobie ogarnąć. Wszystkie materiały, które wpadają na YouTube'a i wszystkie streamy są jakby odpalane też na Discordzie, w sensie wskakuje powiadomienie, także będziecie ze wszystkim na bieżąco. No i właśnie, a propos tego sponsorowanego streama, jeżeli uda się jakby osiągnąć cel tego streama, no to odpalę kilka giveawayów na Discordzie, a te giveawaye polegają na tym, że wchodzicie sobie na kanał, klikacie reakcje i potem się losuje same i ja wam wysyłam kodzik na Steama i macie gierkę. Także zapraszam was bardzo serdecznie na Discorda, trzeba go troszkę ożywić, bo jak się zniknął mi Margonem z kanału, no to kurczę niestety, ale część osób z Margonem sobie poszło, tych takich doświadczonych, a można powiedzieć, że jeszcze jest dużo nowych graczy i taka pomoc dla nich byłaby przydatna. Co prawda mamy jeszcze kilka weteranów, także można śmiało pytać, jeżeli macie jakiś problem dotyczący Margonem, czy w ogóle byście chcieli pogadać, no to zapraszam was bardzo serdecznie. Także no, słuchajcie, ja już powoli tutaj wracam do Margo. Na razie mi się całkiem przyjemnie gra, już dzisiaj sobie troszkę tam pobawiłem się umkami dla tego mojego tancerza. Felek mi ułożył jeszcze przy okazji jakieś tam umki, także no, będzie się działo. I słuchajcie, to by było na dzisiaj na tyle, także zapraszam was do innych moich materiałów, jeżeli tam wyjdziecie, skomentujecie, dacie lajka, to mi bardzo, bardzo, bardzo pomoże, także zapraszam i polecam, Piotr Frączewski i kurczę, stay tuned, bo za niedługo pojawi się więcej Margonem, jest dosyć sporo serii nowych,
planach, więc będzie się działo, że tak powiem. No i pamiętajcie o tych streamach. Streamy są fajne, bardzo fajne. Dzięki. Widzimy się w kolejnych materiałach i słyszymy. Raz jeszcze. Dzięki za uwagę, szerokości i do usłyszenia.